Na AliExpressie można kupić super rzeczy, na przykład dom. Dzień dobry, Agnieszka Piesto i Daniel Piesto, kanał Państwo Piesto o przedsiębiorczości i o inwestowaniu w nieruchomości. Dzisiaj chcieliśmy się podzielić z Wami taką ciekawostką. Mam nadzieję, że spędzicie z nami ciekawie czas, zatem przejdźmy do tego tematu. Czy wiedzieliście, że na AliExpress można kupić dom za 60 tysięcy złotych? Postanowiliśmy się przyjrzeć temu bliżej, bo wszystko, co dotyczy nieruchomości, budowy czy remontów, to oczywiście nas interesuje. Każdy wie, że na AliExpress można sobie kupić jakieś bluzki czy inne rzeczy, ale że dom, no to już przyjrzyjmy się temu bliżej. Tak, więc mamy za 60 tysięcy dom i teraz jest to 62-metrowa willa. Wraz z przesyłką do Polski nie powinna przekroczyć cena 60 tysięcy złotych. Jak podaje sprzedawca, transport do Polski nie powinien stanowić kłopotu. I wiemy jeszcze tyle, że jest to dom prefabrykowany. Zobaczmy sobie, no czas dostawy nie jest taki istotny, ale tak wygląda taki domek. Oczywiście to jest wizualizacja i będzie wyglądał dużo gorzej prawdopodobnie, ale to jest prefabrykowany dom mały, lekki, stalowy, czyli ma te prefabrykaty stalowe. I teraz to nie jest tak, że myśmy się wcześniej nie spotkali z domami prefabrykowanymi. To nie jest tak, że nie sprawdzaliśmy wcześniej śmiesznych domków na AliExpressie, bo my wszystko sprawdzaliśmy. Natomiast znaleźliśmy o tym artykuł i pomyśleliśmy, że nigdy nie komentowaliśmy tego, więc chcieliśmy pokazać wam, że to nie jest tak pięknie, jak wygląda. Chociaż ja tutaj dam takie zastrzeżenie. Są takie kanały na YouTube, gdzie na przykład panie mierzą ubrania z AliExpress i pokazują, jak to wygląda. Może umówmy się, drodzy widzowie, na taką rzecz, że jeżeli ten kanał dzięki wam dobije do 100 tysięcy subskrypcji, to my zamówimy taki dom, właśnie ten model, i pokażemy wam, jak się go składa, jak się w nim mieszka, jak się buduje. I się przeprowadzimy tam na jakiś czas. Tak, przynajmniej na No, okres wakacji, jeśli będzie można tak, w na nim dwa mieszkać. miesiące. Także pamiętajcie, wyzwanie po waszej stronie, kliknąć w ten czerwony przycisk subskrybuj, a może za jakiś czas będziecie oglądać relacje z takiego właśnie ciekawego domu. No, udostępnijcie ten film, bo nic, niewiele was to kosztuje. Coś tam kosztuje, ale niewiele. A my wydamy kupę siana, bo całe 60 tysięcy na dom. Chociaż To zaraz musi być dojdziemy do ciekawy tego, dom. ile to będzie kosztować faktycznie i jak się będzie w nim mieszkać. Dobra, więc tak mamy, taką mamy sytuację, że to AliExpress. Jest ta cena. Może są jakieś rzuty? Coś? Niestety, ale ja tutaj mamy, to jest zrzut ekranu z artykułu, gdzie jeszcze mamy kilka innych domków pokazanych. I zazwyczaj ceny tutaj mamy. Ten domek kosztuje 250 tysięcy złotych i te ceny są, no powiedzmy, że ja bym nie wierzył w to, że można postawić taki dom w tej cenie. Zaraz zobaczycie, jakie inne są jeszcze domki na AliExpressie, które są aktualne, bo postanowiliśmy sprawdzić, czy to jest prawda. Dodam jeszcze tyle, że znam ludzi, Polaków, którzy budują domy z prefabrykatów w Polsce i w Szwecji i sprowadzają je z Ukrainy oraz z innych krajów europejskich, ale głównie z Ukrainy. Czyli mamy materiały, mamy całą konstrukcję, która spełnia warunki budowlane polskie i szwedzkie. I to jest bardzo ważne. Tutaj, w przypadku tego AliExpressu, to my wiemy, że to jest jakiś domek i że on sobie jest. I tyle. Ale czy on spełnia jakiekolwiek warunki budowlane, nie wiemy tego i nie jest to Tak, napisane. nie mam jeszcze specyfikacji, ale tutaj widzę jeszcze tańszy dom za 56 tysięcy złotych. Wiesz co, to jest ten sam, tylko A, koszty przesyłki chyba ale są nie, jeszcze. popatrz, jest układ inny. A tak, ten Popatrzcie, jest inny, to ten jest prawda. taki bardziej płaski, a tamten był taki góra-dół, wiesz? Więc No. tutaj mamy wybór w tej cenie. Tak, no tak, to prawda. I tu mamy jeszcze więcej domków śmiesznych. Takie małe domeczki. O, ten wygląda tak jak Ten to już fabryka. willa prawdziwa, także. Mi przypomina fabrykę pasty do zębów w Pacanowie. No ale no, ja mam taki gust, Uznajmy, że taki. to jest willa fabrykanta. Fabrykanta. Producenta pasty do zębów. Dobra, nieważne. Słuchajcie, to jest AliExpress dzisiaj. Tak wygląda. I zobaczcie, jakie są naprawdę Co jest nieruchomości. dostępne? Tak. Co Znaczy, można kupić? po pierwsze, to nie są nieruchomości, co widzicie po pierwsze, tylko to są przyczepy takie domkowe. I teraz słuchajcie, jest bardzo dużo filmów na YouTubie, które pokazują, jak się mieszka w takich przyczepach, że to jest całkiem fajna przygoda i dużo osób robi tak, że bierze sobie je na wakacje czy coś takiego. Natomiast nas to za bardzo nie interesuje. Ja Oczywiście, dopuszczam. w rozumieniu dzisiejszych mediów polskich, to jest totalna patodeweloperka, ale nie dla nas. Znaczy, ja dopuszczam mieszkanie w takim domku na wakacjach. Kiedyś, pamiętasz, całe wieki temu nad jeziorem wynajmowaliśmy takie domki. Tak. Raz chyba. Raz, tak. Ale no nie mamy dużego doświadczenia w każdym razie. Nie o te domki chodzi w każdym razie. Mamy domki takie jak Tik Tak.
tutaj za 48 tysięcy Taka złotych. kapsuła w sumie. Tak, mamy iglo. Okrągłe domy to w ogóle jest bardzo ciekawy temat. To też jest temat taki z marginesu deweloperki, ale też ciekawy, dlatego że mają one pewne plusy, na przykład rozprowadzanie się ciepła i w ogóle izolacja jest Ja wiem cieplna. jeszcze, jaki jest plus. Śnieg ci nie zalega. Bo budujesz ze śniegu. No dobra. I te ceny nie są takie, jak podano w tym artykule, chyba że my nie jesteśmy w stanie wyszukać tej nieruchomości. Nie, wpisałem tak samo, dom prefabrykowany, więc A może powinny być. Po cenie trzeba najtańsze ustawić. No dobra, to zaraz zrobimy, ale o tu na przykład jest coś takiego, przenośny dom, czyli to, widać, że to wszystko są ruchomości, które można sobie postawić, zabrać i tak dalej. I mamy takie oto śmieszne domki za 52 tysiące, za 52 tysiące, tak? I można w nich mieszkać. O, możemy też zostać, patrzcie, świątynię grecką możemy sobie kupić za 39 tysięcy, promocja. Kto ma świątynię, kto zarządza świątynią, ten jest boginią. Tak, tak się mówi, grecką boginią. Także, a możemy się przejrzeć w tej świątyni? Postawimy sobie w ogródku. Okej, okay, zobaczmy, jakie są parametry techniczne. Czy tutaj w ogóle jest coś takiego jak parametry techniczne? O, widzisz, tutaj mamy realne zdjęcie. To faktycznie zostało zbudowane. Tylko pytanie, no co, to jest trochę za małe, żeby w tym mieszkać, przynajmniej zdaniem polskich dziennikarzy nieruchomościowych. Większości osób pewnie. O tak, to jest coś dla mnie. Taki powiem księżniczkowy bardziej. O, z konikiem. Można postawić dwa obok siebie, tylko jakby chciałabyś żyć w czymś takim? No nie, ale dla dziecka w ogródku, żeby się bawiło. A, i to są elementy, popatrzcie, to jest bardzo ciekawe. Czyli to się składa z takich składanych elementów. Wyglądają trochę jak pedał gazu i hamulca, ale to są po prostu... To są elementy, które się łączy ze sobą i tworzy się okrągłą kopułę. Konstrukcja. I w środku, może pokaż. No, i to mnie najbardziej interesuje. Niestety... Nie powiększa się. Nie powiększa się, ale zobaczcie, jak to super wygląda w środku. To jest, tak się wydaje, że jest mała taki domeczek, ale w środku będzie odwrotne wrażenie, dlatego że jest maksymalnie wykorzystana przestrzeń, to znaczy kulę najbardziej przypomina, więc w środku będzie dużo miejsca, paradoksalnie, dużo kubików. Oczywiście to ja myślę, że można to potraktować jako ciekawostkę i może niekoniecznie całoroczny domek, chyba że znacie w Polsce kogoś, kto ma taki pół iglo i mieszka w nim, to dajcie znać w komentarzach, jesteśmy bardzo ciekawi. Jest taka ulica w Warszawie, na której stoi dużo takich domów. Tak, ale te projekty są... To jest obok ulicy Leżańskiej, to jest boczna od ulicy tak. Leżańskiej. Jeżeli dzielnica ktoś Włochy. Kojarzy z Was ulicę Leżańska, Leżańska chyba 1 i tam na rogu można z Leżańską spotkać takie domy. Tak, to są takie okrągłe domy, dosłownie. Dobra. Moi drodzy, to zobaczyliśmy, co jest dostępne na rynku zagranicznym, czyli domy z prefabrykatów, które są dostępne z AliExpress. Napiszcie, czy ktoś z Was zamawiał i jak w tym się mieszka i czy w ogóle rozważaliście to. Tak, a teraz mamy domy z prefabrykatów z Polski, z typowo polską nazwą firmy Mabudu. Znaczy, są to losowo wybrane przez nas firmy, w których mogliśmy najszybciej znaleźć metraż i ceny tak, wybudowania, zwłaszcza. Żeby pokazać Wam, jaka jest różnica cenowa. Zgadza się. I tutaj mamy troszeczkę większy dom, bo ma 73 metry kwadratowe, większy wobec tego, który wcześniej pokazywaliśmy z AliExpress. Taki oto piękny dom można mieć za 423 tysiące. Chyba, że chcemy mieć właśnie bezokapowy dom. Tu muszę kliknąć, pyk. To wtedy cena jest niecałe 400 tysięcy złotych, ale widzicie, jaka jest różnica. Zobaczmy inną firmę, która buduje z prefabrykatów i dajcie znać w komentarzach, czy budowaliście, albo ktoś z Waszych znajomych budował domy z prefabrykatów, jak cenowo udało im się nieco zaoszczędzić wobec tradycyjnych metod budowy i jak mieszka się w takich domach. Zgadza się. Mamy kolejny dom. Z firmy Lipieńscy Domy. Tak, ten dom faktycznie jest jeszcze mniejszy. 61,93 powierzchni użytkowej i sprawdźmy, jaka jest cena do wybudowania, jakby aż do... Stan deweloperski to jest 155 tysięcy, nie ma niestety, no ale możemy sobie wyobrazić, ile jeszcze doprowadzenie tego mieszkania do stanu używalności będzie kosztować, więc stan deweloperski 155 za taki metraż uważam, że to nie jest tak zła cena, tylko tyle, że trzeba zwrócić uwagę, że tutaj jest napisane. Szacunkowa wycena netto, biuro projektowe nie zajmuje się realizacją i to jest spora różnica, bo jeżeli widzicie czasami jakieś projekty, gdzie jest napisane, że możemy również zrobić realizację, to te ceny są dużo wyższe, to raz, a dwa, to tutaj pamiętajcie, że to jest cena netto, czyli faktycznie
to ja bym się spodziewał, że taki dom można wybudować, jak ci tobie się wydaje, bo ja myślę, że 300 tysięcy to jest absolutne minimum. No też zakładałabym tutaj przy takim dosyć ekonomicznym wykończeniu około 1500 zł za metr kwadratowy wykończonej nieruchomości, więc to by było około 90 do 100 tysięcy złotych, takie podstawowe wykończenie, więc podejrzewam, że około 300 tysięcy złotych, jeżeli nie chcielibyśmy się szczypać na każdym etapie projektu. Nasz komentarz do domów prefabrykowanych jest następujący. Słuchajcie, nie liczcie na to, że kupicie sobie dom z Chin za 60 tysięcy złotych, wybudujecie go i będziecie szczęśliwi. Bo nawet jeżeli go kupicie za tyle, to nie będą to wszystkie koszty. Nawet gdybyście kupili i to by były wszystkie koszty, to nie będziecie w nim szczęśliwi. Bo on nie spełnia norm budowlanych, nie spełnia polskich standardów, takich, których my oczekujemy od nieruchomości. I do tego są domy prefabrykowane w Polsce, są w naszym regionie, ogólnie w Europie. My znamy te domy z Ukrainy. Są tutaj sprowadzane i one są w porządku, ale to jest zupełnie inna cena takich domów. I tak jak pokazywaliśmy, że możemy powiedzieć, że tak, wybudowanie takiego domu to jest 400 tysięcy złotych, a nie 60 razem z przesyłką. I jeszcze jedna rzecz. Jeżeli chodzi o te polskie firmy, w ogóle jest coś takiego, że ciężko czasami doszukać się cennika. Z części firm w ogóle nie pokazaliśmy, dlatego że oni tak mocno ukrywali ten cennik, że zanim się tam dochrapaliśmy do niego, to stwierdziliśmy, nie pokażemy tej firmy. Pokazujcie ceny, tak jak robią to Chińczycy, bo to jest ważne dla klienta, a w Polsce mam wrażenie, jeszcze ubolewamy, nie ubolewamy, ale cierpimy z powodu takiego tabu pieniądza, że o pieniądzach się nie rozmawia, nawet jeżeli coś się produkuje. Więc nieważne, czy sprzedajecie używany samochód, czy coś produkujecie, pokazujcie zawsze cenę, chwalcie się nią i będziecie mieli większą sprzedaż. Chociaż wiesz co, ja bym te domy z Chin z AliExpress potraktowała jako taką ciekawostkę, czy można sobie gdzieś tam na działce postawić jako domy letniskowe i zobaczyć, jak długo to będzie miało rację funkcjonować w naszym klimacie. Nie, 100 tysięcy subskrypcji, to obiecujemy, że kupimy sobie taki dom, postawimy na działce naszej, jednej z naszych działek i zaprosimy Was może na oględziny tego domku. Tak, Chętnych. Tak. dokładnie. A Tych, jeżeli. którzy, tych, tych, którzy zasubskrybowali pierwsze 20 tysięcy, to tylko tych. Tak, a jeżeli chcecie wiedzieć, jak wyszukujemy działki, to zapraszamy Na szkolenie. w Tak. przyszłym roku. W przyszłym roku robimy w maju szkolenie z inwestowania w grunty. Było bardzo duże zainteresowanie na ostatnim szkoleniu, dlatego chcemy to kontynuować i uważamy, że to jest bardzo fajny pomysł na inwestowanie w nieruchomości w tym roku, 2022. Także mamy też inne pomysły oczywiście, przede wszystkim kamienice i to jak najbardziej będziemy zainteresowani inwestowaniem w kamienice i będziemy również robili szkolenie z tego, jak kupić pierwsze mieszkanie dla siebie. Większość z Was pewnie ma już nieruchomości, także to nie jest za bardzo może dla Was, ale jeżeli wiecie, że ktoś z rodziny kupuje, to my będziemy robić takie szkolenie online i no robimy, działamy, pracujemy. I Wam również życzymy, żebyście byli Zdrowi, w dobrych nastrojach i i żeby było działali. dużo owoców waszej pracy. Tak, i żebyście mogli sobie kupić kilka takich domków, czy z Chin, czy z Polski. I wynająć na dużej rentowności. Tak. Cześć! Cześć.